Co będzie w trzeciej edycji, czego nie było w pierwszej i w drugiej? Tak jak mówiłem, wszystkim to mówię, że w pierwszej i w drugiej edycji mieliśmy takie czarne konie, czyli bardzo silne jednostki i później była przerwa i ktoś, kto tam ewentualnie może nas zaskoczyć w którymś odcinku. Tak w trzeciej edycji ja takich czarnych koni mam 15. Więc sam walczę ze swoimi myślami, kto jest moim faworytem. Czyli to dobrze rokuje, no. Pojawiła się ponownie taka sytuacja, że ludzie, którzy byli na pierwszej edycji i na drugiej, którzy próbowali tam szczęścia i mi się nie poszczęściło, wrócili do nas. Niektórzy nie robiąc żadnych postępów, więc znowu się z nimi pożegnaliśmy, ale jest pewna liczba osób, która pojawiła się jeszcze raz i zwiedziła z nami Barcelonę, a przy okazji ciężko pracowała po raz kolejny. Czy będziemy się kłócili z kolegą Megurolą? Jeżeli nie odpuści, to pewnie tak.